Ostrowiecki Szpital prowadzi aktualnie kilka poradni specjalistycznych. Wśród nich znajdują się poradnie profilaktyki chorób piersi, wad postawy, neurologiczna, chirurgii urazowo-ortopedycznej i od niedawna endokrynologiczna, która cieszy się zainteresowaniem pacjentów. Zainteresowanie jest duże i w tej chwili w zasadzie już jest, powiedzmy sobie, zdolność pracy tejże poradni już jest wypełniona. Zresztą jestem przekonany, że każda kolejna poradnia nie będzie miała problemu z pacjentami, z naborem pacjentów. Przecież wiemy, że dostępność do poradni specjalistycznych w mieście jest znacznie ograniczona dla pacjentów. Ograniczony dostęp do poradni jest problemem dla pacjentów, dlatego Ostrowiecki Szpital chce wyjść naprzeciw rosnącym potrzebom i w najbliższej przyszłości ma zamiar otworzyć kolejną. Pierwsze kroki w tej sprawie zostały już podjęte. Istnieją bardzo duże szanse, a w zasadzie niemal pewność, że będziemy mogli niedługo uruchomić poradnię ginekologiczno-położniczą przy szpitalu. Co prawda w tych pomieszczeniach w tej chwili one były dedykowane, te pomieszczenia właśnie pod poradnię. Tam w tej chwili jest punkt szczepień, ten przyszpitalny punkt szczepień, który decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia nadal będzie utrzymany. Niezależnie od tego punktu w CKU na Sandomierskiej, ten przyszpitalny punkt nadal będzie utrzymany. No ale to już jest naszym problemem, jak to zrobić, żeby i na pewno z tej szansy, którą NFZ nam daje w postaci możliwości utworzenia poradni ginekologiczno-położniczej. W ubiegłym roku występowaliśmy taką poradnię kosztem 180 tysięcy, adoptowaliśmy pomieszczenia pod tą poradnię, wszystko jest wyremontowane, przygotowane, mieliśmy wtedy odmowę, natomiast w tej chwili, dzisiaj po raz pierwszy dostaliśmy sygnał, że możemy się przygotowywać. Nowa poradnia to dobra wiadomość dla wszystkich kobiet, osób planujących powiększenie rodziny i pacjentek z oddziału ginekologiczno-położniczego. Rozszerzenie dostępu do poradni to priorytet dla ostrowieckiej lecznicy. Będzie można robić tak zwaną skoordynowaną opiekę lekarską, czyli żeby pacjent mógł mieć ciągłość opieki lekarskiej między szpitalem a przychodnią. Taki pomysł stworzenia skoordynowanej opieki lekarskiej w głowie naszego dyrektora naczelnego, który niestety z powodów chorobowych nie może być tutaj ciągle z nami. Już w jego głowie taki pomysł pojawił się w ubiegłym roku i ten pomysł stopniowo realizujemy i nie zaprzestaniemy tej realizacji. Na ile to jest możliwe ze strony właśnie umów z NFZ-em, będziemy ciągle rozszerzali te poradnie. Doktor Karolik na razie nie zdradza, kiedy drzwi nowej poradni staną otworem dla ostrowieckich pacjentek.